I wiecie, zatytułowałem ten dzisiejsze spotkanie tak trochę nietypowo, bo planowałem go zatytułować tak w pierwszym spotkaniu, ale odczekałem pewien moment, a to dlatego, że dzisiaj się wszystko wyjaśni. I tytuł dzisiejszego rozważania naszego jest Bądź jak Daniel. Bądź jak Daniel. Kiedy będziemy czytać ten rozdział, zobaczycie. W poprzednich rozdziałach wielokrotnie zachęcało nas słowo, jest wzorem, jest przykładem do naśladowania, ale w tym rozdziale coś niesamowitego możemy zobaczyć, kiedy już trochę lat minęło, kiedy już trochę czasu minęło. Wiecie, kiedy Daniel wyjaśniał Nebukadnezarowi sen i mówił mu o tych królestwach, które mają przychodzić. Pamiętamy ten moment. Złoto, srebro, brąz i tak dalej. To kiedy mówił, to zobaczcie, że on, kiedy to mówił, byli w sferze złota. Natomiast teraz dzisiaj właśnie w tym rozdziale przeszliśmy właściwie z jednego spotkania na drugie, przeszliśmy do sfery następnej, przeszliśmy do następnego królestwa medoperskiego, to już jest następne królestwo. I popatrzcie się, Daniel, jak zobaczymy w tym rozdziale, przez tyle lat jest wierny Bogu, królestwa się zmieniają, a jego życie ciągle obfituje. Amen. I to jest pierwszy powód, dlaczego tak napisałem ten tytuł, Bądź jak Daniel. Chcielibyśmy zatem przeczytać rozdział, dzisiaj czytamy rozdział 6. To jest taki ten rozdział właśnie, który jest okrzyknięty najbardziej w Biblii, chyba oprócz Samsona oprócz Dawida i Goliata i kogo tam jeszcze. To Daniel w Wielbłądzie to jest jedna z takich bardzo flagowych historii. Ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli dzisiaj, może też tak, a może troszkę inaczej na to. 6 rozdział. I czytamy tak. A Dariusz, to chodzi o króla, Med objął panowanie, mając 62 lata. Postanowił on powierzyć rządy nad królestwem 120 satrapom, którzy mieli być rozmieszczeni po całym obszarze podlegającym jego władzy. Nad nimi z kolei ustanowił 3 ministrów, z których jednym był Daniel. Satrapowie mieli rozliczać się przed ministrami spełnionych obowiązków tak, aby król był chroniony przed jakąkolwiek szkodą. Wkrótce okazało się, że Daniel wyróżniał się na tle pozostałych ministrów i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch. Król zamierzał nawet powierzyć mu rządy nad całym królestwem. To sprawiło, że ministrowie i satrapowie szukali w sprawach służbowych powodu do skargi przeciw Danielowi. Nie mogli jednak znaleźć niczego, co zasługiwałoby na naganę. Daniel okazywał się człowiekiem godnym zaufania, także nie dało się u niego stwierdzić żadnego zaniedbania ani oznak korupcji. Przeciwnicy Daniela doszli więc do wniosku, nie znajdziemy u niego powodu do skargi. Chyba, że wpadniemy na coś, co łączy się z prawem jego Boga. Ministrowie i satrapowie po wspólnych uzgodnieniach przybyli zatem do króla z takim oto pomysłem. Królu Dariuszu, żyj na wieki. Uzgodniliśmy wspólnie, ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, doradcy i zarządcy, że warto by wydać zarządzenie królewskie i pisemny nakaz stanowiące, że każdy, kto w ciągu 30 dni zaniesie jakąkolwiek prośbę do jakiegokolwiek boga lub człowieka oprócz ciebie, królu, zostanie wrzucony do lwiej jamy. Wydaj więc taki nakaz królu i podpisz słownie pismo, by zgodnie z zasadą nienaruszalności prawa Medów i Persów twoje postanowienie nie mogło zostać cofnięte. I król podpisał pismo z takim właśnie nakazem. Daniel, gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, udał się do swojego domu. W górnej komnacie miał okna otwarte w stronę Jerozolimy. Tam 3 razy dziennie zginał przed Bogiem kolana, modlił się i uwielbiał go. I tym razem zrobił to samo, co zwykł robić zawsze. Wtem wpadli przeciwnicy, zastali Daniela na modlitwie, na szukaniu łaski u Boga. Ruszyli zatem do króla i powołali się na jego nakaz. Czy nie podpisałeś nakazu stanowiącego, że każdy, kto w ciągu 30 dni zaniesie jakąkolwiek prośbę do jakiegokolwiek Boga lub człowieka oprócz ciebie, królu, zostanie wrzucony do lwiej jamy? Owszem, podpisałem, odpowiedział król, i to zgodnie z zasadą o nienaruszalności prawa Medów i Persów. Otóż Daniel, donieśli, jeden z wygnańców judzkich lekceważy ciebie, królu. Twój rozkaz i podpisany przez ciebie nakaz 3 razy dziennie zanosi swoje prośby do Boga. Donos ten nie spodobał się królowi. Zaczął on zastanawiać się, jak Daniela ochronić. Do zachodu słońca robił wszystko, żeby go uratować. Jego przeciwnicy jednak zgodnym tłumem naciskali na króla. Trzeba pamiętać, królu przypominali, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden nakaz lub przepis, który król ustanowi, nie może zostać cofnięty.
W końcu król polecił sprowadzić Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. Ale na rozstanie król powiedział do niego: Twój Bóg, któremu tak wiernie służysz, wyratuje cię. Potem przyniesiono kamień, położono go na otworze jamy, król opieczętował go swoim sygnetem, dostojnicy swoimi. Sprawa Daniela miała już nie ulec zmianie. Gdy było po wszystkim, król poszedł do swojego pałacu, noc spędził na poście. Nie sprowadzono mu tancerek, sen go odbiegł. Ledwie zaczęło świtać, bardzo wcześnie rano, król pełen niepokoju śpiesznie ruszył w kierunku lwiej jamy. Kiedy przybył na miejsce do Daniela, zawołał smutnym głosem: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu tak wiernie służysz, zdołał cię ocalić od lwów? A Daniel przemówił do króla: Król, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął paszczę lwów. Nie wyrządziły mi one żadnej szkody. On uznał, że jestem niewinny, również wobec ciebie, królu. Nie popełniłem żadnego przestępstwa. Król odetchnął z ulgą, rozkazał wyciągnąć Daniela z lwiej jamy, a gdy go wyciągnięto, okazało się, że jest nietknięty. Stało się tak dlatego, że ufał swojemu Bogu. Król natomiast rozkazał sprowadzić tych, którzy tak złośliwie oskarżyli Daniela. Wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci, żony. Zanim dosięgli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pokruszyły im kości. Następnie król Dariusz napisał list do wszystkich ludów, narodów i języków zamieszkujących całą ziemię. Pokój niech wam się rozmnaża. Ustanowiłem przepis, zgodnie z którym na całym obszarze mojego królestwa należy okazywać cześć i szacunek Bogu Daniela. On jest Bogiem żywym i on trwa na wieki. Jego królestwo jest niezniszczalne, jego władza będzie trwać do końca. On wybawia i ratuje, czyni znaki i cuda w niebie i na ziemi. On jest też tym, który Daniela wyrwał z mocy lwów. Potem Danielowi wiodło się już dobrze za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa. Do tego miejsca. Końca rozdziału. Mamy ciekawy rozdział, ciekawe słowo. Kawał niesamowitej historii. Daniel. Słuchajcie, jak żeśmy powiedzieli, że kiedy Baltazar, ten syn Nebukadnezara, padł martwy, Medowie, Persowie wpadli do Babilonu, opanowali Babilon, co było też bardzo dziwnym, dlatego że to była twierdza praktycznie nie do zdobycia. Natomiast, wiecie, myśmy sobie powiedzieli na zeszłym spotkaniu, że Bóg tak zapowiedział. Jeśli są rzeczy niemożliwe, to musimy zawsze czekać na Słowo Boga. Bo kiedy Bóg mówi coś, to się spełni i to bez żadnej zwłoki. Amen? Dlatego Bóg zapowiedział, że przyjdzie czas, kiedy Medowie, Persowie wtargną do tej ziemi i tak się stało. I to jest pewne. I każda obietnica tak się wypełnia. W Słowie Bożym to, co Bóg zapowiada precyzyjnie, do dnia, do godziny, do okresu, kiedy Bóg powie dość, kiedy powie wtedy się stanie i wtedy się stanie. Amen? My to obserwujemy i Księga Daniela jest jedną z tych ksiąg, która mówi bardzo dokładnie. Właśnie kończymy rozdziały historyczne Księgi Daniela i następny rozdział, kiedy będziemy już spotykać się, uśmiecham się, bo to są księgi prorocze. Tak jak okrzyknięte, trudniejsze. Dla nas radośniejsze. Tam się zaczyna, że podnosimy głowę do góry. Tutaj pochylamy się nad historią, nabieramy doświadczenia, nabieramy chęci do życia, natomiast potem będziemy podnosić głowy do góry i patrzeć się, gdzie jest nasz Pan. To jest niesamowite. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta księga, ten rozdział zamyka jakby rozdziały historyczne i tak jak wcześniej nie widzieliśmy Daniela w takiej może ciężkiej sytuacji. Oczywiście, kiedy był dzieckiem, kiedy był młodzieńcem, kiedy był sprowadzony dopiero co do Babilonu, miał może 12-14 lat, kiedy się uczył. Była sytuacja, kiedy Nebukadnezar chciał wszystkich doradców, magów, czarowników, wszystkich zabijać. I wtedy groziło też Danielowi śmierć. I też Bóg przez niego uratował wszystkich. Ale potem pamiętamy taką historię, kiedy było trzech jego przyjaciół zagrożonych, natomiast Daniel był w tej grupie ludzi, którzy nie musieli tam być i on nie był zagrożony. I to jest takie pierwsze doświadczenie, kiedy możemy się wgłębić i razem to spróbujemy zrobić dzisiaj. Spróbować przeżyć, spróbować wejrzeć w te przeżycia, co Daniel musiał przechodzić. Wyobraźcie sobie, że od tego młodzieńczego stanu, kiedy jako młody chłopak tych 12-14 lat został zabrany z domu rodzinnego jako do niewoli, odległy, bardzo odległy rejon świata od swojego domu, to mijają lata
mijają dni, mijają lata i Daniel służy wiernie Bogu. Bóg Jahwe jest jedynym Bogiem, którego czci, którego uwielbia. Popatrzcie się, jest napisane tutaj, że według zwyczaju robił to samo. Kiedy my jesteśmy dzisiaj w 6 rozdziale i jesteśmy w tym czasie historii, Daniel już jest bardzo dojrzały. Już jest, no powiedzmy, starszy ode mnie. I służy, on pracuje, służy. I słuchajcie, opinia Daniela szła za nim niesamowitym, wielkim echem. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że historia nam odświeża trochę i pokazuje nam, jakie były czasy, jakie były sytuacje. I to jest potwierdzone. Słowa Biblii są naprawdę rzeczywiście na pierwszym miejscu, ale historia też potwierdza to, że kiedy państwo babilońskie, królestwo babilońskie upadało i Persowie, Medowie wpadali do tego mocarstwa, oni nie burzyli wszystkiego, słuchajcie, oni byli jakby, można powiedzieć, po naszemu wczepku urodzeni, bo oni mieli wszystko przygotowane, wybudowane, więc przychodzili, żeby przejąć tylko. Przejęli po prostu, zmienili władzę, przejęli, zmiana władzy to już my to też rozumiemy, przejęli swoich ministrów, swoich satrapów, ustanowili, żeby wszystko funkcjonowało, ale to nie do końca było takie łatwe. I popatrzcie się, ten nowy władca, ten nowy król, który był 62 lata, więc nie był taki młodziutki już, nie był taki w pełni siły, miał bardzo trudne zadanie. Kraj, który ma zupełnie inną mentalność. Ludzie, którzy mają zupełnie inną mentalność, stanowiska, władze, wszystko było zupełnie inne niż mieli tamci, którzy najechali. Więc teraz, żeby to wszystko przeanalizować, przetworzyć na swój system, żeby to zrobić tak, żeby im to wszystko grało i służyło, to wyobraźcie sobie, jakie mega musiało być trudne wyzwanie dla tego króla. I historia mówi nam wielokrotnie o tym, że on musiał się bardzo mocno starać, żeby tę władzę utrzymać w rękach, żeby nie powstał bunt, żeby się nie powstały rozłamy, bo wiecie, takie mocarstwo utrzymać to jest no mega wyzwanie. I tak też historia to przedstawia. Dlatego on szukał wszystkich sposobów, kiedy opanował Babilon, to ci ministrowie, wszyscy ci, którzy byli rządzący, tam było wszystko spisane, oni mieli bardzo dobrze notowane wszystkie rachunki, księgowość i tak dalej w Babilonie. Więc nie wierzę, że tak po prostu wpadli i zaczęli sobie po swojemu, ty będziesz robił to, ty będziesz tamto, jesteś dobrym Persem, to będziesz robił to, dobrym Medem, to będziesz robił to. Słuchajcie, oni wybierali ludzi, którzy byli wyspecjalizowani, żeby ich tak jak, wiecie, jak Daniel był w młodości, przed jego mentalność, jego nauka, jego języki, wszystko, ci młodzi chłopcy byli uczeni, żeby ich myślenie było dla Babilonu. Rozumiemy to. I tak samo on teraz musiał zrobić, żeby całe mocarstwo utrzymać, musiał to wszystko doprowadzić. Dlatego kiedy szukał ludzi gotowych, to widział wiele niesprawiedliwości, wiele korupcji. Bo wiecie, Babilon, jeżeli byśmy poczytali historię, to było jedno zło. Okrutne, powiedzmy, rozpusta, korupcja. Okrutne, bezbożność, to już to powiedzieć w pogańskim kraju, to tak trochę nie na miejscu, ale to było totalne zło. Tam się nikt nie trzymał pionu. Sama nawet sytuacja, powiem wam jedną sytuację. Kraj jest zagrożony. Wróg jest za murami, jest za rzeką, a oni robią bibę na 1000 ludzi i piją do upadłego. To już wam może powiedzieć, co się działo w ich mentalności. Po prostu lud rozpuszczony jak dziadowski bicz, po naszemu mówiąc. I tak właśnie w takim stanie przejął ten król to imperium. I teraz, żeby to wszystko ustawić, szukał ludzi, którzy byliby w stanie, po jego myśli, żeby on, tak jak tutaj było napisane, żeby jemu się krzywda nie stała, żeby po prostu nie rozleciało się to królestwo jego prędzej niż sobie wyobraża, to musiał znaleźć ludzi. I wiecie, natrafił na człowieka, który przez tyle lat nie było mu można niczego zarzucić. Zarządzał prowincją, zarządzał ludźmi, zarządzał miastami i znalazł, że to jest człowiek, na którym można polegać. I popatrzcie się, Daniel nie musiał zbytnio się wysilać, nie musiał się produkować wiele lat, bo jest napisane, że ten przejął władzę, a Daniel był już w trzech
był ministrem i zastanawiał się, widząc jego postępowanie, widząc jego doświadczenie, widząc to, jakim on był człowiekiem, ten król chciał go zrobić, no tak po naszemu powiedzieć, premierem, czyli ponad tym wszystkim, ponad ministrami, żeby był tym, który jest pierwszy po królu. Popatrzcie się, jakie wielkie wywyższenie przez Boga dla Daniela. Gdybyśmy chcieli zrozumieć, dlaczego Bóg tak niesamowicie wywyższył, niesamowicie ubłogosławił Daniela w takim obcym kraju, w czasie okupacji, kiedy on nie jest na swojej ziemi, kiedy tak naprawdę jest niewolnikiem. Jak to się stało, to mamy odpowiedź tutaj z tych słowach, które czytamy, że był w nim niezwykły duch. To jest niesamowite słowo. Był w nim niezwykły duch, a my wiemy, skąd się to bierze. Dlatego, że on postanowił. Gdybyśmy chcieli sprawdzić, skąd się to wzięło w ogóle, gdzie się to zapoczątkowało, to byśmy musieli wrócić z powrotem do pierwszego rozdziału. Ósmy werset. W ósmym wersecie pierwszego rozdziału jest napisane tak: natomiast Daniel, to jest młody chłopak, tutaj ma gdzieś 12 lat, natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie się kalał potrawami z królewskiego przydziału i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałem tak dalej, ale postanowił w swoim sercu. Popatrzcie się, wiele, wiele lat temu postanowił w swoim sercu. I Daniel każdego dnia, w każdym wyzwaniu, w każdej decyzji, jako już w autorytecie, jako już powiedzmy przełożony nad jakąś funkcją, on kiedy sprzeciwiał się złu, kiedy sprzeciwiał się jawnie korupcji, sprzeciwiał się jawnie bezprawiu, on tylko budował i moc umacniało się jego serce. Ale postanowienie było bardzo wcześnie. Amen? I dlatego tutaj chciałbym podkreślić, bądź jak Daniel. Bo wiecie, w tych małych rzeczach, w tych takich małych rzeczach to jest bardzo ważne, kiedy my razem z Bogiem, wiedząc, kto jest nad nami, kto jest na najwyższym miejscu, nasze serce jest niesamowicie bezpieczne wtedy. Amen? Widzę, że jestem zawsze przed Bogiem. Przy tej okazji powiem wam takie drobne przeżycie, że jakiś czas temu, a to chyba po mocy krzyża się w moim życiu tak zaczęło, że kiedy siadamy do stołu, do obiadu na przykład, to zawsze wypatruję, gdzie siedzi Ojciec, gdzie siedzi Duch Święty, gdzie siedzi Jezus. Tak sobie wyobrażam w swoim wyobrażeniu, wiedząc, że On jest zawsze z nami. Słuchajcie, robi niesamowite wrażenie, świadomość, że On jest z tobą, że On jest z tobą. Tak samo, kiedy idę do pracy, kiedy modlę się, to mówię, Boże, chcę wiedzieć, że Ty jesteś z nami. Amen? W moim życiu to zrobi rewolucję. Chcę was zachęcić. Daniel to robił. Wiecie, on 3 razy dnia uwielbiał Boga, modlił się, to czytamy w tym rozdziale. Ale mimo to, on w każdej sytuacji, kiedy pracował, kiedy pisał rachunki, kiedy ktoś przychodził do niego i mówi, że trzeba, można by trochę przechachmęcić, coś tam przekręcić, Daniel mówi, nie, musi być tak i tak. Nie ma dwóch zdań. Ktoś mu mówi, no ale słuchaj, podzielimy się na połowę. Nikt nie będzie wiedział, ty nie będziesz wiedział, papier się będzie zgadzał. Daniel mówi, nie, ma być czarne na białym. I wiecie, i to się zaczęło od bardzo wczesnego. Gdyby w tamtym czasie zaczął, powiedzmy, powiedział, a w sumie takie jedzenie potraw, które są, wiecie, poświęcone tam bałwochwalstwu, ja w to nie wierzę. Ja po prostu do tego wagi nie przywiązuję. Dla mnie to nic nie znaczy. Mógł tak powiedzieć, prawda? Ale już wtedy mocno postanowił, chcę służyć Bogu, chcę być odcięty od wszelkiego bałwochwalstwa, od wszystkiego, co jest niejasne. Jeżeli coś jest niepewne, nie chcę tego. Jeśli coś nie jest tak albo nie, to po prostu tego nie ma. To jest postawa Daniela. I teraz widzimy przez wiele, wiele lat, nie liczyłem nawet, ile to już lat minęło, ale chcę wam powiedzieć, że królestwo się już zmieniło. Król jest trzeci, a Daniel ciągle jest ten sam. I wiecie, takie powiedzenia nawet krążą, że nie ma ludzi niezastąpionych albo że każdy człowiek ma swoją cenę. I chcę wam powiedzieć, że Daniela to spowiedzenie nie dotyczy. On ma swoją wartość Bogu, on wie, kim jest, jest odważny w tym. I w każdym dniem tylko, i gdy przychodzą przeciwności, on jest tylko mocniejszy w Bogu. Amen? To jest taka postawa, która mnie bardzo tutaj ujmuje. To coś, co niesamowitego. No i widzimy historię, co się dzieje dalej. I ten król właśnie chce Daniela, daje go jako zwierzchnika nad wszystkimi. Widzicie, są ci satrapowie, którzy są odpowiedzialni za miasta, są ministrowie 3 ministrów, którzy są odpowiedzialni, którzy ci satrapowie odpowiadają przed nimi, rozliczają się z nimi, ale najważniejszy jest Daniel.
I to było bardzo niewygodne. Wyobraźcie sobie teraz taki rozpuszczony tłum ministrów czy posłów, czy jakbyśmy to dzisiaj nazwali, którzy byli nauczeni, wiecie, na prawo, na lewo i wszystko było, lało się, gdzie tylko się chciało. I teraz nas ktoś jest nad nimi, kto ich rozlicza, wiecie, do złotówki. To jest nie do przeżycia. No, trzeba się gościa pozbyć. I taka sytuacja właśnie tutaj zaistniała. Więc tutaj jak czytamy, że oni próbowali znaleźć na niego haka, próbowali, szukali i to, co mnie mocno ujmuje, nie znaleźli. Słuchajcie, to jest niesamowite. Nie znaleźli. I oni mówią tak, jeśli nie pocyganimy, to nic nie zrobimy. A byli w tym dobrzy. To akurat by im dobrze wychodziło. I to jest też wielkie świadectwo. Jakim człowiekiem jest Daniel? Wyobraźmy sobie teraz, człowiek w podeszłym wieku już może sobie powiedzieć, no co mi zależy, następny król, widzę, że nie radzi sobie tak dobrze. Nebukadnezar ten był mocny, ten miał prawo, ten miał dryg. Jego syn, no to naprawdę, no poszedł po długi. A następny, no za bardzo z samym sobą nie radzi, a co dopiero z królestwem. I mógł sobie pomyśleć, no trochę sobie odpuszczę. No i może być, nie Daniel. I tutaj zdecydowanie do zła mówił zawsze nie. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo mocne. Zanim przyjdą okoliczności, zanim przyjdą jakiekolwiek wyzwania, my już musimy mieć odpowiedź. Daniel to miał. On postanowił to wiele lat wcześniej. Kiedy naprawdę z niewoli, kiedy przypuszczam sobie z Jerozolimy, kiedy musieli deptać piechotą tyle setek kilometrów do tego Babilonu, on pewnie za każdym krokiem mówił sobie, jeżeli tylko nigdy nie będę służył innemu Bogu, nigdy nie ukłonię się przed innym Bogiem. Będę służył tylko Bogu, który ma życie, który daje życie. Będę służył Bogu, choćby się cokolwiek stało, choćby jakakolwiek przeciwność przyszła, nigdy nie ukłonię się innemu, żeby tylko zyskać życie u Boga i u Niego powodzenie. I to postanowienie zaczęło owocować w jego życiu. Chcę powiedzieć, że jeżeli moje życie, jeżeli w moim życiu nie jestem zdecydowany co do jakiejś sytuacji, która mnie czeka albo może czekać, to tak naprawdę mogę się zderzyć i mogę upaść. I prawdopodobnie tak się stanie. Ale to dzisiaj jest łaska, abym mógł podjąć decyzję. I to jest bardzo ważne, że dzisiaj mogę podjąć decyzję na przyszłość. Mogę już dzisiaj powiedzieć, jakim chcę być człowiekiem. Powiedzieć to przed Bogiem, podjąć tę decyzję. Daniel postanowił. I słuchajcie, i Bóg przyznał się do tego. I widzimy, że na każdym kroku się przyznawał. I tutaj jest powiedziane o nim, i to już jest napisane, że był niezwykłego ducha. A my wiemy, co to za duch. To jest Duch Święty, to jest Bóg. To jest Boży Duch. W Starym Testamencie nie ma nazewnictwa Duch Święty, ale to jest Boży Duch. To jest Duch, który jest Duch Boży. Halleluja. Amen. Daniel jest blisko Boga. On przebywa z Bogiem. I słuchajcie, oni wymyślili taką rzecz. To mnie niesamowicie dziwi. Wiecie, najbardziej, ze czego nie mogę zrozumieć, to tego króla. Jedyne, co miał fajne, to ładne imię. Poza tym nic. Wiecie, przychodzą do niego ludzie. Ja rozumiem, że jest królem, że ma władzę, poczuł, że 60 przeszła, jeszcze trochę poszaleć. Słuchajcie, będę sławny na pierwszych stronicach gazet, w książce historycznej, kiedyś dzieciaki będą się uczyć, że był król Dariusz. To jest niesamowite, to jest dobre, nie? To jest wielkie. Mógł sobie tak pomyśleć. Ale przecież niczego mu nie trzeba było, miał wszystko. Po co mu jeszcze coś jakieś, wiecie? Przychodzą do niego ci satrapowie i dwaj ministrowie. Przychodzą do niego i mówię, że wszyscy żeśmy postanowili. Słuchajcie, pierwsza rzecz, która mnie zastanawia, nie ma Daniela, najważniejszego. Tego, który miał być zastępcą króla. Król siedzi, patrzy się, no gdzie Daniel? Może poszedł na ryby. Ale słuchajcie, no obrada to obrada. I oni mówią, wszyscy żeśmy ustanowili jednogłośnie. Dlaczego nie przyszło mu na myśl, czy Daniel też? Popatrzcie się. On sobie nie pomyślał. Myślę, że, chociaż nie chce się mi to przez głowę przewinąć, że pomyślał sobie, że ta propozycja, którą oni mu złożyli, była bardzo kusząca. Nebukadnezar chciał się obwołać królem, wiecie, miał swoje 5 minut w życiu. Tysiące ludzi przyszło, wiecie, Persowie, Grecy, wszyscy tam z całego świata przyszli pokłonić się tylko przed kawałkiem złota. Miał swoich 5 minut.
No co prawda wyszedł z tego obciach na końcu, bo wyszło jak wyszło, ale było, prawda? Było 5 minut. No więc może sobie pomyślał, że dla mnie też się może coś należy. Ale ja sobie myślę, że ci ministrowie, oni to bardzo mądrze musieli udokumentować, że go przekonali. Bo tutaj te słowa, z tekstu widzimy, że on był bardzo ten król za Danielem. On go cenił, tylko zabrakło, że on go miał za daleko od siebie. Widzicie, Nebukadnezar miał Daniela blisko. On był jego najbliższym doradcą. Baltazar w ogóle nie zwracał na Daniela uwagi, bo nawet zapomniał, że on jest. A król Dariusz, prawdopodobnie podobały się mu jego rachunki, podobały się mu jego świadectwo, jego życie. Było niesamowite, bo budowało jego kieszeń. Ale nie potrzebował jego rady, bo to by było może za trudne dla niego. I to był błąd. I ja myślę, że on tak, kiedy przysłuchał, ci tam mogli dobrze naprawdę przygotować mowę i powiedzieli tak: słuchaj, królu, jesteś dopiero co nowy, świeży, ludzie cię tu nie znają, twoich obyczajów za bardzo nie czają, twoje tutaj reformy trochę nie pasują do tego, wszyscy chcą się buntować, ale my ci powiemy, jak to zrobić. Jeżeli przez 30 dni wszyscy będą się modlić tylko do ciebie, to się zjednoczymy, przyjdzie taka jedność. Wszyscy będziemy wiedzieć, że jednak Dariusz, Dariusz, Dariusz i w końcu będą powiedzieć, że Dariusz jest moim królem i największym królem i tylko królem i Bogiem. Zgadza się? Wiecie, tam w tych czasach to było zupełnie normalne, bo w pogańskich wierzeniach to 10 bogów to było minimum. Więc oni jeszcze jednego kogoś do modlitwy, to do nich to był żaden problem. Więc to było bardzo dla nich logiczne, rozumowe, wszystko się zgadzało. I ja myślę, że na to poszedł właśnie ten król. Pomijając całą drogę służbową, pomijając kłamstwa, które oni przedstawili, że Daniel też, że wszyscy żeśmy jednogłośnie uzgodnili. I spisek się doskonale udał. On pomyślał sobie, a może nie pomyślał, tak naprawdę, wyobraził sobie, że to by było fajne, teraz 30 dni będę miał swoich 5 minut, po tym może się moje królestwo wzmocni, będzie czymś niesamowitym, jeszcze większym, jeszcze lepszym. Ludzie zaczną mnie szanować, kochać mnie zaczną, teraz jestem tyranem, jestem nad nimi, a potem będę ich nawet, będą mnie szanować. Tak sobie mógł pomyśleć. I stało się. I wiecie, to, co się następnie stało, to mnie jeszcze bardziej szokuje. Daniel się dowiaduje o tym. Jest najważniejszy. Jest ten, który jest nad wszystkimi tymi, którzy uknuli spisek. Co ja bym zrobił w takiej sytuacji? Pomyślmy sobie jako człowiek, jako ludzie teraz, nie jako, wiecie, teraz duchowi tacy nie bądźmy mocno, tylko tacy normalni ludzie. Masz prawa, masz tutaj obywatelstwo, masz stanowisko, masz autorytet, masz prawo zrobić protest, postawić się. A z jakiej racji? Przecież jest równość. Równość, prawo, równouprawnienie. Każdy ma prawo głosu. A tym bardziej ten, który jest zasłużony. Mógł zrobić tak, ale to by było trochę słabe, bo wiecie, w tym królestwie medoperskim rzeczywiście w historii to jest zanotowane, kiedy król wydał dekret i zostało to zapisane, to po trupie. Nie było to do obalenia. To było jedno z takich właśnie zasad żelaznych. Dlatego już zostało zapisane, już zostało zapieczętowane. I Daniel doskonale o tym wiedział. On znał prawo jak nikt inny w tym kraju. On nie poleciał protestować, walczyć przed królem, mówić coś, co zrobił, taką rzecz zrobić czy coś. I jest tutaj napisane wręcz przeciwnie. Poszedł do domu, prosto do domu. Co jeszcze innego przychodzi mi na myśl? Gdyby dzisiaj na przykład przyszło zagrożenie, prześladowanie, zagrożenie. Wybaczcie mi, ale musiało to przez moją głowę przejść. I pomyślałem sobie, czy nie przyszłaby taka myśl, że wiecie, wziąć jakieś oszczędności, jakieś pieniądze, siąść w samolot i pojechać w inny kraniec świata, uciec stąd. Miał do tego sposobność, miał środki, miał możliwości. Słuchajcie, miał wiele ludzi, którzy byliby go nawet przewieźli. Byłaby taka opcja, byłaby taka możliwość. Wziąć się, wynieść, uciec i mieć wszystko. I jest jeszcze jedna opcja, którą pomyślałem. To tak podobnie jak ci trzej przyjaciele Daniela. 30 dni to wcale nie tak długo. Całe życie się modlisz 3 razy dziennie. No co ci się stanie, jak 1 miesiąc będziesz się modlił na przykład na siedząco w myślach?
Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś dobry, że Twoja łaska trwa na wieki. Nie musisz tego na głos mówić, nikt nie usłyszy, nie ma świadków. Zgadza się? Może na modlitwę nie pójdę. Nie? Zgadza się, tak? Czasami nasze myśli też nam podpowiadają różne rzeczy. Wiesz, że masz być, że chcesz, Duch Święty chce, pobudza ciebie, a ty mówisz, a przecież w domu też się mogę pomodlić. Jest taka myśl, przychodzi? Mi często przychodzi. Nie wiem, czy kilka modlitw jest, kiedy mi tak nie przychodziło. Tylko zawsze sobie myślę, ale ja jestem odpowiedzialny. To wiecie, tak trochę jak ten żart powiedziany był ostatnio w niedzielę, jak były perspektywy, prawda? Chociaż jeden powód konkretny, żeby nie iść, bo jesteś pastorem. A, okej. I słuchajcie, taka myśl też może przejść przez głowę. I pomyślałem sobie tak, co Daniel w tym momencie myślał? To musiało być naprawdę wstrząsające. On idzie do domu. Otwarte w górnym pokoju ma zawsze okna w stronę Jerozolimy. On nie zapomniał, z którego kraju pochodzi. On nie zapomniał Boga, który jest jedynym Bogiem. Jest to Bóg Jahwe. Daniel ciągle w sercu ma żywą wiarę i miłość do Boga i do swojego narodu, do swojego kraju. I słuchajcie, on przychodzi do domu i on nie idzie pierwsze zjeść, on nie idzie coś tam, ale prosto idzie do swojego pokoju, podnosi swoje ręce, klęka w stronę Jerozolimy i zaczyna uwielbiać Boga. Zaczyna go chwalić, dziękuję mu za łaskę. Tak tutaj jest napisane. I słuchajcie, to mnie powala, to jest niesamowite, to jest wyznanie. Co ty robisz, kiedy przychodzi niebezpieczeństwo albo zagrożenie do twojego życia, albo do twojego zdrowia, albo cokolwiek innego? Mnie to mocno koryguje. Słuchajcie, nie czerwienie się, bo się nie stresuję, ale ile razy w życiu było tak, że właśnie zacząłem panikować. Zacząłem, Boże, co się dzieje? Wytłumacz mi, daj mi jakieś wskazówki, jakieś słowo, daj mi coś. Daniel przychodzi w spokoju, idzie do miejsca, które jest mu bardzo dobrze znane, Bogu też, podnosi swoje ręce i mówi, Boże, jesteś dobry, cudowna jest Twoja łaska. Jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i kiedyś wrócimy do Izraela, kiedyś nasz naród wróci do Izraela i zaczyna uwielbiać Boga, zaczyna Go chwalić, zaczyna się rozkoszować Nim. Słuchajcie, to co Daniel robi jest przełomowe i daje nam światło, co my powinniśmy robić w każdej sytuacji. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobre spotkanie, dobre nabożeństwo, słowo nas pobudza, wiara w nas rośnie i jesteśmy gotowi zaklaskać, zatańczyć, uwielbić Boga, powiedzieć dobry jesteś, ale w tym momencie, kiedy ciebie przytłacza, kiedy boli, kiedy jest ciężko, to musimy, tak jak Daniel, bądź jak Daniel, podnieść swoje ręce. Wiecie, Janek kiedyś powiedział na modlitwie, to było przed dniami upamiętania, takie bardzo fajne zdanie, powiedział, słuchajcie, jeżeli ktoś cierpi, jeżeli kogoś coś boli, to podnieś swoje ręce i zacznij uwielbiać, bo w niebie nie będziesz miał tej okazji, że będzie cię bolało i będziesz mógł uwielbiać. Tam cię nic nie będzie boleć. Więc teraz masz jedyną szansę. Tak było, prawda? Jest moment, kiedy teraz trzeba uwielbiać Boga. Daniel to umiał robić. Słuchajcie, w obliczu śmierci, w obliczu wyroku śmierci, on idzie i robi rzeczy, które są niemożliwe dla nas, dla naszego myślenia, jeżeli by po ludzku myśleć, ale on to robi. I słuchajcie, jeżeli myśli ktoś, ja sobie tak teraz przetworzyłem, nie teraz, ale już wcześniej, kiedy rozważałem to słowo, to sobie pomyślałem, jak straszna jest śmierć, kiedy rozszarpane, jak to straszna musi być śmierć, kiedy rozszarpane jest życie człowieka, ciało człowieka przez dzikie bestie, zwierzęta. Jak straszna jest myśl pomyśleć, że idziesz na taką śmierć. Ale wiecie, co mnie dotkło najbardziej? Że Daniel przez tych 30 dni prawdopodobnie większe ciężary przeżywał na kolanach, niż by był w tej lwiej jamie od razu. Popatrzcie, co się kotłowało w jego myślach każdy dzień. Mija dzień za dniem, on jest 3 razy dnia na modlitwie, ci go obserwują i on o tym wie. Słuchajcie, Daniel mieszkał w domu, gdzie była służba, gdzie kręciło się dużo ludzi. On nie mieszkał w takiej chatce, wiecie, na uboczy, gdzieś tam zamknięta, zaszyta w lesie i nie wiadomo co. On mieszkał w domu, to był bogaty dom. Tak mieszkali ministrowie. On miał wiele pokoi, jeden z tych pokoi był poświęcony na modlitwę. On się z tym nie ukrywał. To było coś niesamowitego. I wiecie, ci ludzie go obserwowali, a on jest świadomy tego i on wie. I wyobraźcie sobie teraz tak, że przychodzi na modlitwę i
diabeł przychodzi i mówi, ale Daniel, odpuść, przecież ocalisz życie. Jesteś solidnym człowiekiem, jesteś dobrym człowiekiem, możesz dla tego kraju zrobić więcej, wiele. Dla narodu izraelskiego jeszcze możesz się przysłużyć, a jeżeli dzisiaj cię skoszą, to jest po tobie. Już nic nie zrobisz. Jest to mądre? Bardzo poważna myśl. Słuchajcie, człowiek wpływowy naprawdę może dużo zrobić. I to pokuszenie mogło być bardzo, bardzo, bardzo blisko. Więc Daniel modli się i musi walczyć z tymi myślami. Mówi, idź precz, szatanie. Wyobrażacie się, mi się przypomina pustynia, kiedy Pan Jezus jest na pustyni kuszony. Pamiętacie? Tylko jeden pokłon. No słuchaj, jeden pokłon i wszystkie królestwa są Twoje. Po co się tyle trwożyć? Po co tak... To jest to samo. To jest to samo. Diabeł mnie odpuści. On przychodzi i myśli. I podsuwa te myśli i rzuca. On robi te same metody. Przez takie właśnie krótkie, takie jak kropla, wiecie, drąży. To nie jest jakieś uderzenie takie, że urwie za jednym razem, ale kropla za kroplą i nawet nie wiesz i jeden dzień, i drugi dzień. Słuchajcie, kogoś bolał ząb kiedyś? Pomachajcie, jeżeli tak. Wiecie, co jest najgorsze? Nie to, że tak naraz boli mocno, ale kiedy to jest jeden dzień, w nocy nie śpisz, na drugi dzień i zaczynasz myśleć sobie, że to już nie ma życia. Słuchajcie, a to jest tylko ząb. A kiedy przychodzą myśli, kiedy przychodzą ciężkie sytuacje, to dzień za dniem staje się coraz cięższy. I ja myślę, że wtedy był najgorszy czas. Kiedy on w modlitwie, nauczony uwielbiać Boga, wychwalać Go, szukać Jego obecności, a tutaj dochodzi mu jeszcze akt taki, że to może jest ostatnia modlitwa w moim życiu. Prawdopodobnie taki moment nastanie. Nieprawdopodobnie, tylko na pewno. To już zapadło. I tak się dzieje. Ale co? Co słyszymy dalej? Słuchajcie, następna rzecz, która mnie uderza tutaj w tej historii, to jest to, że ci ludzie szybko lecą do króla i mówią, no oni już byli przekonani, pewni tego. To jest też niesamowite. Zwróćcie uwagę, że oni jakby mieli gotowca. Oni byli przekonani, że Daniel się nie ugnie. To mi też daje dużo do myślenia. Się zastanawiam, czy moi sąsiedzi są przekonani i wiedzą o tym, że jakby jakiś ciężar przyszedł, jakieś doświadczenie, czy on nie czmychnie gdzieś tam. Czy on jest tak blisko Boga. Ja myślę, że tak jak ci ludzie wiedzieli dookoła, ci wiecie, takie dziady. Kiedy oni wiedzieli o tym i byli przekonani o tym, czy to jest świadectwo niesamowite? Jest tak? No? Zgodzicie się ze mną? Amen? Halleluja. Bądź jak Daniel. Niech wszyscy dookoła wiedzą, jakie stanowisko jest Twoje. Nie czaj się z tym, nie ukrywaj się z tym. Mów o tym otwarcie, ale też każdy dzień wyznawaj i stój za tym otwarcie. Słuchajcie, bo między słowami i uczynkami mogą być przepaść. Daniel nam pokazuje, że nie musi być przepaści. Że on wyznaje i on robi. Robi i wyznaje i jest tym, kim Bóg mówi, że jest. Amen? To, co wyznajemy, to, co Biblia mówi o mnie, że jestem, tym jestem i tym jestem. I do tego dążę, jestem z Nim całym sercem. I teraz następna myśl, wiecie, oni wyciągają to, idą i lecą do króla. I to, co mnie mocno uderzyło podczas tego rozważania, i chcę wam zwrócić uwagę dzisiaj szczególnie na to, oni nie mówią, że ten twój ulubiony doradca, największy z ministrów, ten najlepszy z najlepszych. Tylko co oni mówią? Wygnaniec judzki. Wiecie, tutaj jeszcze, żeby dobić gwoździa, żeby dogiąć do reszty, chcą wiecie, w taki antysemicki sposób, nawet tak powiem, chcą po prostu obrzydzić, że to jest naród, który jest sprzeciwny tobie, z tego narodu on jest, poniżyć go jak najwięcej i jeszcze zrobić tak, żeby on, ten król, znienawidził jeszcze jego naród. Widzicie to? Diabeł robi właśnie takie rzeczy. Najgorsze jest to, że udaje się mu to robić przez ludzi. No ale co? No ci oczywiście tam poganie nie mają z tym problemów modlić się do króla, bo oni mają tyle bogów, że jeszcze jeden dojdzie, to jeszcze jest najlepszy z nich, bo go widzą przynajmniej. Nie lubią go, ale go widzą przynajmniej, a tych innych bogów nie widzą. Albo są z drzewa, albo z kamienia i nic się z nimi nie dzieje. Daniel tego nie zrobił, nie ugiął się, jest wierny jednemu, jedynemu Bogu. No i do króla dociera ta informacja. No i teraz sobie myślę, to jest ten moment, kiedy on żałuje wszystkiego, co powiedział, wszystkiego, co zapisał,
żałuje, mówi, najlepszego człowieka, który trzyma moje królestwo właściwie, który jest najlepszy. Teraz po prostu go uśmiercę. Wiecie, to tak, no, mało powiedzieć, tak jakby se strzelił w kolano. To tak jakby popełnić samobójstwo w takim kraju, taki król. Tracąc takiego człowieka. Więc boleję nad tym strasznie. Wyobraźcie sobie, mocarz największego imperium żałuje, nie je, nie pije, próbuje i nie ma na to siły. Myślę, że w tym momencie chyba lepiej się miał Daniel niż ten król. Myśląc, że idzie na śmierć, a ten nie widząc jako król, jako największy władca, jako największy autorytet i największą władzę ma na świecie. Nie potrafi nic zrobić. Związał się sam po prostu swoimi słowami, swoimi zapisami. I co teraz się dzieje? W tej historii widzimy także następną rzecz, która się dzieje, to on musi wezwać tego Daniela. Więc przychodzi Daniel. Ja nie wiem, czy bym potrafił popatrzeć mu w oczy. Wiedział, że służy Bogu, że jest wierny. Ale musi to zrobić, musi się z tym zmierzyć. I tutaj mówi takie zdanie, które mnie zaskakuje, które mnie dziwi. Mówi, Danielu, twój Bóg, któremu tak wiernie służysz, on cię wyrwie. I tak sobie pomyślałem, że różnica między niewierzącym a tym, który wierzy, jest taka, że niewierzący mówi, że Bóg twój cię wyrwie, a potem zaczyna wątpić i mówi, ciekawe, czy go wyrwał. A wierzący ma tę różnicę i tę przewagę, że mówi, czy mnie wyrwie, czy nie wyrwie, nie ukłonię się innemu Bogu, bo tylko On jest jedyny. Amen. W każdych okolicznościach będę uwielbiał Boga. Daniel nas tego uczy. Mówi, w każdych okolicznościach będę ciebie uwielbiał. Nie wiem, jak długo mi pójdzie z lwami, ale to się dowiem. Okej? Okay? No i teraz zostają zapieczętowani. Wiecie, dzień się kończy. Daniel jest zrzucony do tej jaskini. Są drzwi, jest ta pieczara, ten kamień z góry jest zapieczętowany. Tak to się stało, że król musiał dać pieczęć, żeby tam nikt nie otworzył tego, nie próbował go ratować. To nam też tak obrazuje trochę grób, kiedy musiało być popieczętowane, kiedy Pan Jezus umarł, kiedy został złożony w grobie. Ale to inny temat, tego nie będziemy dzisiaj rozwijać. I ci urzędnicy, tak samo jest napisane, że popieczętowani. Słuchajcie, oni do końca chcieli być tak pewni, że już mają spokój, że już teraz będą robić po swojemu, że już pozbyli się tego, który trzymał pion, Boży pion. I teraz będą robić po swojemu. Już się cieszyli, już zacierali ręce. Słuchajcie, być może już ucztowali. Wieczór się zbliża, oni idą, ucztują. Dopięliśmy swojego, jednego żeśmy się pozbyli i mamy problem z głowy. Wszystko jest na swoim miejscu. Słuchajcie, wygrane, wybory wygrane. Wszystko jest okej. Okay. Wracają. A król tymczasem pości i nie może spać w ogóle. I co? Rano skoro świt, biegnie, no nie budzi się, bo nie spał, więc biegnie od razu do jaskini i bardzo niepewnie woła Danielu, czy jeszcze żyjesz, czy jeszcze jesteś? Woła do niego, a on go pozdrawia, królu żyj wiecznie. Wiecie, myślę, że chyba najlepsze pozdrowienie, jakie usłyszał w życiu. Od człowieka, którego lubi, którego kocha, którego wydał na śmierć, z którym się już praktycznie przez noc pożegnał. I teraz słyszy od niego najlepsze pozdrowienie, które mu życzy wiecznego życia. Wyobrażacie sobie ten moment? On chyba ten kamień wyrwał własnoręcznie tam z tego. Bez służby, bez żadnej pomocy. Wyrwał i nawet nie czekał, aż drzwi zostaną tam, gdzie lwy wpędzają otwarte, ale przez linę wyciąga Daniela do góry, dokładnie się mu przygląda. Pewnie szuka jakichś zadrapań, szuka jakichś ran, czegokolwiek. Słudzy tak samo patrzą się, gały wypadają z oczu. Wyobrażają sobie, że no to coś niemożliwego, to jest cud. Już były jakieś w naszym kraju, po poprzednim królestwie były jakieś cuda, ale no mogli sobie napisać, słuchajcie, no wszyscy piszą jakieś mity, jakieś bajki. Oni też mogli napisać, ale my widzimy na oczy. Lwy aż po prostu z głodu umierają, a człowieka nie tknęły się. No co on jada, że go nie lubią? Co jeszcze ciekawe,
Daniel mówi, a wiesz, królu, bo się go pyta, co ci, nic ci się nie stało? On mówi, a wiesz, Bóg posłał anioła, żebym tutaj samotnie przez noc nie siedział w tej jaskini. No bo lwy, towarzystwo to towarzystwo, ale to nie to, co człowiek. Nie to, co anioł, nie to, co Bóg. Słuchajcie, Daniel jest specyficzny, bądź jak Daniel. On lubi dobre towarzystwo. I Bóg przyszedł do niego osobiście. I mamy kolejny moment, kiedy Chrystus przychodzi do Daniela w Starym Testamencie. Kiedy zamyka paszczę i mają społeczność. Słuchajcie, następny moment, kiedy Bóg nie wyrywa z opresji człowieka, ale jest z nim pośród tej opresji. Widzicie to? Kiedy ci trzej przyjaciele byli wrzuceni do pieca, oni nie byli wyratowani od ognia. Słuchajcie, nie było tak, że wrzucili ich i tam Bóg ich ręką przejął, a nawet nie sparzyli się. Wpadli do tego ognia. Oni tam wpadli, ale nie byli tam sami. Bóg pośród tego ognia. Amen. I teraz wyobraźcie sobie, że Daniel ma to towarzystwo, ma dobre towarzystwo. Słuchajcie, spotyka tego, który wiele wieków później mówi do wiatru, ucisz się, ucisza burzę. I ten sam Bóg, który tam jest z nim, zamyka usta, zamyka gęby lwom, paszczy lwom. I mają dobry czas i rozmawiają. To jest niesamowite. Chcę ci powiedzieć, że właśnie takie decyzje prowadzą do społeczności, do spotkania z Bogiem. My się może boimy sytuacji i miejsc, gdzie boli, gdzie jest cierpienie. Ale dzisiaj chcę ci powiedzieć, że Słowo Boże nas uczy, żebyś się niczego nie bał. Bo to przyjdzie, jakikolwiek utrapienie, jakikolwiek ucisk przyjdzie, czy na mnie, czy na ciebie, czy na każdego z nas. Być może dzisiaj na tej sali, być może dzisiaj tutaj wiele osób z nas siedzi, którzy macie naprawdę lwią jamę. Albo jeszcze jesteście przed nią. Ale nie bój się. Bądź jak Daniel. Bo on jest tym, który pośród tego utrapienia jest w stanie cię być z tobą razem i wyrwać się z tego. Amen? Słuchajcie, w duchowy sposób, gdybyśmy się teraz popatrzyli, bo my opowiadamy o lwach, opowiadamy o sytuacjach, o ludziach, opowiadamy o prawie, ale teraz chcę wam powiedzieć, w duchowy sposób Daniel był zupełnie spokojny. Jego serce, jego dusza już była u Boga. On był w wieku, kiedy chciał już spotkać Boga pewnie, już by mu to było bardzo na rękę. A w zasadzie chcę powiedzieć, że kiedy był młody, też mu to było bardzo na rękę. On z Bogiem chciał być bliżej niż z ludźmi. Widział, co się stało z narodem, kiedy nie chcieli być blisko Boga. Widział, co się dzieje z ludźmi, którzy nie wierzą w Boga, ani nie chcą się Mu pokłonić. I Daniel był świadomy tego i był bardzo, bardzo blisko Boga. Amen. Dlatego on był przygotowany i duchowo on był gotowy na śmierć. Tak naprawdę on pomyślał, czy dzisiaj, czy za 30 lat, to nie ma żadnego znaczenia. Chcę być z Tobą, Boże. I teraz doświadczył czegoś niezwykłego, że Bóg mu pokazał, że nie musi być tylko w uwielbieniu, nie musi być tylko w komnacie, kiedy się modli, nie musi być tylko wtedy, kiedy dobre nabożeństwo jest i jest chwała dla Pana, słowo budzące wiarę, ale też wtedy, kiedy jest tak ciężko, że jest śmierć na wyciągnięcie ręki. On jest z Tobą zawsze. Dlatego ta księga niesie niesamowitą nadzieję, żeby nigdy się nie załamać, nigdy się nie ugiąć. Postanawiaj dobre decyzje i idź za Bogiem. A to zaowocuje w Twoim życiu. Nie ma sytuacji, nie ma miejsca, z którego Bóg nie przeprowadzi cię. On jest razem z Tobą. Słuchajcie, On jest razem z Tobą. Jeżeli masz wielkie problemy, wielkie tarapaty, wielkie doświadczenie, On jest z Tobą. Ja to mówię też do siebie, bo potrzebuję naprawdę bardzo, bardzo potrzebuję, to mnie oprzytomnia. Wiecie, słuchajcie, ta księga niesie tyle wiary, tyle nadziei, że gdyby nie to pocieszenie, nie wiem, czy wiecie, tak jako ciekawostkę wrzucę, tak bez dodatkowej opłaty, wrzucę taką ciekawostkę, że naród izraelski, kiedy przyszedł wielki ucisk przed najazdem Rzymian na przykład, oni przepisywali, ręcznie przepisywali księgę Daniela. I podawali z rąk do rąk. I to trzymało ich przy życiu. Wiedzieliście o tym? I tak było.
naród izraelski przetrwał tylko dzięki temu, że Słowo Boże trzymało ich przy życiu w nadziei. To Słowo Boże, Księga Pocieszenia, to, że Bóg jest zawsze z tobą w każdej sytuacji. Będąc w niewoli, w najgorszym miejscu, oskarżony i wrzucony do śmierci. On ciebie nie opuści. Jest z tobą zawsze. Amen. Dlatego to ich tak bardzo mocno trzymało. Co tam mamy napisane? Uratował właśnie to, co teraz chciałem na czerwono, tak w Biblii gdzieś mam napisane, kiedyś napisałem. Wtedy jeszcze miałem bardzo dobry wzrok, bo bardzo drobne litery pisałem tam na tym. Muszę sobie przeczytać, co tam było napisane. Uratował go Bóg, dlatego, bo ufał mu. Tak napisałem. Słuchajcie, to jest niesamowite, że nasze zaufanie dla Boga, do Boga, jest bardzo ważne. Popatrzcie się, tutaj jest napisane, że dlatego go uratował, bo mu ufał. Odwróćmy to. Gdyby mu nie ufał, byśmy czytali, że właśnie skończył życie. Ok? A Słowo Boże mówi, że zaufał Bogu. Bóg go uratował. Dlatego, że mu ufał. Zaufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na własnym rozumie. Księga Przysłów. Powierz Panu każdą swoją drogę. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Popatrzcie się. My tak lubimy spekulować, lubimy swoim rozumem to ogarniać. Lubimy, żeby prawo się zmieniło. Tak jak ten król, żeby coś wymyślić, żeby go uratować. A tu wystarczyło zaufać. Zaufał Mu i On go wyratował. To jest dobra myśl. Fajnie. Czasami dobrze napisać coś w Biblii, a potem po jakimś czasie przeczytać. Więc w jakim miejscu jesteśmy? Wychodzi z tej lwiej jamy i słuchajcie, król się cieszy, ale też wydał wyrok, no okrutny wyrok, zemścił się nie tylko na tych, którzy uspiskowali, ale też na niewinnych dzieciach i na rodzinach. Oczywiście król Dariusz się nie upamiętał, to jest smutna wiadomość. On uznał, że Bóg jest niesamowity, jest potężny i ja sobie coś takiego, o jeszcze mam takie zdanie fajne zapisane, które gdzieś tam żeśmy przerabiali w którymś trzecim chyba rozdziale. Konsekwencje są sprawą Boga. To, co się stanie, to jest sprawa Boga. Naszym zadaniem jest zaufać Jemu. Amen. Powierzyć Mu swoją drogę, być blisko Niego, a to, co się stanie, to jest właśnie w Jego rękach. To jest zaufanie. My chcemy wiedzieć, Boże, ale co się stanie? Pamiętam taki przykład, kiedy dowiedziałem się w moim życiu, kiedy zrobiłem badania i dowiedziałem się o tym, że to jest nowotwór złośliwy, to jedna z sióstr w kościele, w zborze tutaj, powiedziała mi słowo z Izajasza. Pójdziesz przez ogień i ogień ciebie nie spali. Pójdziesz przez wodę, a wody ciebie nie zaleją, gdyż ja, Pan Bóg twój, jestem z tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, prawda? Cudowne słowo. I słuchajcie, kiedy szedłem, byłem wtedy pieszo w zborze, kiedy szedłem z tego spotkania, to sobie tak myślę, no niesamowite słowo. I nie wiem dlaczego, ale tak zawsze sobie myślimy, że Bóg ciebie wyratuje, wyrwie ciebie, o, to będzie fajne. Ale potem pytam się, Boże, co to znaczy, pójdziesz przez ogień? Ja jak w dzieciństwie kiedyś tam, wiecie, pasiliśmy krowy albo coś tam było zimno, żeśmy ogniska robili, to było prawie, że nagminne. I czasami żeśmy się wygłupiali, wiecie, i próbowaliśmy boso przelecieć przez ogień. Próbował ktoś? O, są tutaj Indianie prawdziwi. Boso przelecieć przez ogień. Słuchajcie, to parzy strasznie, ale doświadczenie nieporównywalne. Nie próbujcie tego w domu. I słuchajcie, ja sobie przypomniałem moment, że jak idziesz przez ogień, to nie jest wcale przyjemne, że to jest straszne. A to słowo tak mówi. Następne mówi, i pójdziesz przez wody i nie utopisz się, nie zaleją cię. Więc ja sobie myślę, jak nie umiałem pływać, topiłem się kilka razy. Jeden taki brat Zbyszek chodzi do naszego zboru, on mnie uratował. Wiecie, kiedy pewien raz się topiłem, wyciągnął mnie z wody. To już było dosyć poważne. Umiem pływać i na szczęście. Ale słuchajcie, przypomniałem sobie ten moment, że to było straszne. Boże, a Ty mówisz, że pójdziesz przez wody, a one Cię nie zaleją. I pytam się, Boże, co to może znaczyć?
I wiecie, wtedy dosłownie odebrałem, że jeżeli będzie operacja, to nie będzie łatwe. To będzie boleć, to będzie, wiecie, się ciągło, to będzie coś tam kosztować, to będzie straszne. Wtedy dowiedziałem się, że Bóg chce być w takim momencie ze mną. To wiecie, jakie to było dla mnie uzdrawiające? Że to słowo nie mówi czegoś, że to cię nie dotknie w ogóle. Tak, to cię będzie dotykać, ale ja z tobą będę zawsze. Amen? Jesteście ze mną? Halleluja. Dzisiaj nie chcę was straszyć, chcę wam tylko dać nadzieję. Jeśli masz doświadczenie, jeśli masz próbę, jeśli w twoim życiu jest ciężko, podnieś swój wzrok do góry, zacznij uwielbiać Pana, bądź jak Daniel, zrób to jak Daniel. Idź, otwórz okna w stronę nieba. Amen? Otwórz się tam, gdzie jest Bóg. Halleluja. Nie patrz się na świat, nie patrz się na okoliczności, nie patrz na Babilon, nie patrz na grzech, ale patrz tam, gdzie jest Królestwo, gdzie jest Jerozolima, gdzie jest Boże miasto. Amen? Podnieś swoje ręce i zacznij Go uwielbiać. Czym ciężej, tym więcej uwielbiaj Boga. Mów, że On jest dobry, bo to jest prawda. Amen? On jest zawsze dobry. I Daniel nas tego uczy. Księga Daniela jest niesamowita. I ten rozdział zamyka właśnie niesamowity potencjał, dawkę nadziei. I chcę was do tego zachęcić. Nigdy nie trać nadziei. Zawsze przyjdź do Boga w uwielbieniu. Bądź tym właśnie jak Daniel. Bądźmy tymi ludźmi, którzy jakby rozpoczną tę erę, którą Daniel zapoczątkował. Popatrzcie się, w najciemniejszym okresie historii. Jerozolima zburzona. Naród izraelski wypędzony. Splądrowany. Nie ma kraju. Nie ma państwa. Oni są na wygnaniu. Nawet ktoś tam tylko wspomniał, że ci tam Judejczycy czy Żydzi i to pogardliwie mówi o nich, że to są po prostu nic. To już jest nic, ale oni jeszcze tam coś tam. W pogardzie i największym znieważeniu. A on jest na najwyższym stanowisku. Ma autorytet, ma władzę, a nawet kiedy ją traci, z powodu głupiej decyzji króla. Bóg stoi przy nim, żeby go wywyższyć. Amen? Popatrzcie się, czy jest jakiś jeden powód, dajcie mi jeden powód, żebyście mogli zacząć martwić o swoje życie. Dajcie mi jeden powód, a zrobię 5 wykładów na temat jego. Ale wiem, że nikt nie przyjdzie, więc mam następne wykłady o nadziei. O wierze, o dobrym Bogu. Amen? I zapisałem sobie tam coś tam. Takie pytanie mam. Czy jest w tobie nadzwyczajny duch? Amen? Duch Święty mieszka w tobie. Kiedy przyjęłaś Jezusa Chrystusa, nadzwyczajny duch jest w twoim życiu. Duch Święty. Słuchajcie, my jesteśmy powołani jako królewskie kapłaństwo, jako dzieci Boże, jako synowie Boży. Amen? Dlatego musisz o tym wiedzieć. Musisz wyprostować swoje plecy, podnieść swoją głowę i powiedzieć, jestem synem, jestem córką króla. Amen? Halleluja, bo jest we mnie nadzwyczajny duch. Drugie pytanie mam, czy ufasz zawsze swojemu Bogu, nawet w sytuacji bez wyjścia? Bo zaufanie tutaj właśnie się zrobiło bardzo ważne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w 6 rozdziale się zrobiło poważnie. Zaufanie, my sobie myślimy, że zaufanie to jest taki fajny pomocnik do tego, żeby zacząć wierzyć. Nie. Zaufanie to jest to, co ratuje ci życie. Bo Bóg nie oczekuje, że ty zrobisz wielkie rzeczy. On oczekuje, że ty zaufasz, że On to zrobi. Amen? On nie czeka na bohaterów, na wielkich ludzi, którzy będą zrobić straszne, niesamowite, potężne rzeczy. On czeka na ludzi, którzy umią Mu zaufać i On to zrobi. Przez nich bardzo często. Albo z nimi razem. Nie wiem dlaczego, ale Bóg nigdy nie chce sam robić niczego na ziemi. Pewnie zapytam go kiedyś w niebie, dlaczego tak bardzo mu zależy. Dzisiaj już mamy odpowiedź, ale wiecie, nie umiemy na to odpowiedzieć. Ale on chce zrobić to z tobą. On nie chciał, żeby był sam. On stworzył ciebie. Kiedy podnosisz ręce, kiedy przychodzisz w modlitwie do niego, to jest dla niego największa radość. Największa radość, kiedy Kościół się spotyka, kiedy dzieci Boże się spotykają, żeby uwielbić Boga, żeby na godzinę spotkać się i być razem. Dla Niego to jest rozkosz. On mówi, czekam cały tydzień na to. Amen? Halleluja. To jest Bóg. Nie umiem wam Go wytłumaczyć, ale gdybym Go umiał zrozumieć, to prawdopodobnie On nie byłby Bogiem. Amen? On jest niezrozumiały.
I mam też taki wniosek, że ślepota duchowa, może to przeczytam tak, jak sobie to zapisałem, ślepota duchowa to coś strasznego. Człowiek może widzieć potęgę Boga, cuda, doznać strachu i drżenia wobec Boga, a mimo to nie wierzyć, że jest On Bogiem jedynym. To się przydarzyło królowi Dariuszowi. Słuchajcie, widział potęgę, widział niesamowite rzeczy. Dla mnie osobiście wystarczyłoby świadectwo Daniela. Słuchajcie, trzy królestwa, człowiek nieugięty, człowiek, który jest nieprzemakalny, powiedzmy, po takim światowym życiu. Człowiek, który jest tak prawy, że według niego można napisać konstytucję. To musi nie być tylko człowiek, to musi być w nim niezwykły duch. Amen? Dla mnie już by wystarczyło, poszedłbym i zapytał się, powiedz mi, co jest kluczem. On by powiedział, jest jedyny Bóg. I wtedy by się zaczęła droga. Ale jemu to nie wystarczyło. No wiecie, tacy wielcy ludzie mają inne myśli, inną mentalność. Kiedy widział cuda, mógł się ugiąć, nie zrobił tego. Mógł powiedzieć, jest jedynym Bogiem. On oczywiście bardzo mądry dekret wydał, że Bóg Daniela jest potężnym Bogiem, jest wspaniałym Bogiem, ale osobiście nie uwielbił Boga. No i to był zły moment w jego życiu. Zmarnował. Miał dobry czas i zmarnował go. Dlatego tutaj chcę takie zdanie powiedzieć, że to jego łaska, to jest wielka jego łaska, że mogliśmy uwierzyć, a właściwie, że to on dał nam łaskę uwierzyć w niego. Słuchajcie, to, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, to jest niezwykła łaska. Amen? Halleluja. To, że dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi, oczyszczonymi krwią Jezusa, że nasz duch jest tak naprawdę w Królestwie Bożym. Amen? Że jesteśmy Jego. Że dzisiaj cokolwiek by się wydarzyło, cokolwiek by się nie stało, słuchajcie mnie uważnie, cokolwiek by się dzisiaj nie stało, ty i ja jesteśmy bezpieczni. To już się stało. Tego nie musimy szukać, słuchajcie. To już jest. My jesteśmy w Nim. I On zawsze jest z nami. Amen? I niezależnie od tego, co w fizyczny sposób musisz przechodzić, co musisz przeżywać. I to jest bardzo ważne. Halleluja. I tutaj jest taki werset, mam z Listu do Rzymian, 8 rozdział, 18 werset. Taki wielki przeskok naraz o kilka wieków, ale w Liście do Rzymian apostoł Paweł osobiście twierdzę, że jest gigantem wiary. Apostoł Paweł pisze tak, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Amen. Wyrwałem trochę z kontekstu. Fajnie jest przeczytać to całe, ale ten wersecik chciałbym taki na taką perełkę, taką wisienkę na torcie. Apostoł Paweł, który jest gigantem wiary, słuchajcie, który przeszedł niesamowite rzeczy, który rozumie, który wie, ale pomimo zrozumienia, uważnie słuchajcie, pomimo zrozumienia tak wielkiego, on to zostawia i polega na Bogu i ufa Mu. Rozumiecie to? Mógłby polegać zupełnie na sobie. I on mówi, że twierdzę, sądzę, że utrapienie tego czasu są niczym. To, co przechodzimy teraz, jest niczym. W innym wersecie on mówi o tym, że się mu powodzi, że jego powodzenie. Wiecie, tego słowa użył, gdzie jest w Jakubie na przykład powiedziane, żeby się we wszystkim powodziło. To jest to samo słowo. A w liście Judy jest napisane, że tak jak się powodzi twojemu duchowi, aby się powodziło też twojemu ciału. A co my rozumiemy pod pojęciem powodzenia? Kiedy mieliśmy świadectwo w niedzielę Moniki i Mateusza, to fajnie to było widać. Wiecie, tam na początku mówili, że takie sielankowe życie, takie fajne życie. Myśleli sobie, że to jest powodzenie, to jest właśnie to. A ja ci chcę powiedzieć, że powodzenie to jest zupełnie inna definicja. I księdza Daniela dzisiaj, żebyśmy to odkryli. Że to jest życie razem z Nim, nawet w trudnych okolicznościach, jakiekolwiek cię spotykają w życiu. Amen? Apostoł Paweł wypływa jako więzień, skuty, ręce ma skute na statku, wypływa do Rzymu. Spotyka ich sztorm. 14 dni, 14 nocy. Sztorm, nic nie je, nikt i nic nie pije. Miotają i wszystko już z nich wyszło. On skuty w kajdany, jako więzień, jako niewolnik. Statek się rozbija. Rozbija się na jakiejś wyspie, szczęśliwie, nieszczęśliwie, jak ktokolwiek chce nazwać. Rozbija się na jakiejś wyspie. Wszyscy przeżyli, okazuje się. Wychodzą na zewnątrz, jest zima i muszą rozpalić ognisko, bo jest zimno, rozpalają ognisko, on wrzuca drzewo i ugryzła go żmija.
I apostoł Paweł mówi, że powodzenie Boże przeżywa w swoim życiu. Widzicie definicję powodzenia? Niektóry uśmiech jest naprawdę bezcenny. Apostoł Paweł mówi, że to jest właśnie powodzenie. Halleluja. Bóg jest z nim zawsze. On strzepuje żmiję do ognia. Wszyscy patrzą, że to szaleniec. Niesamowity grzesznik, skoro tak się mu przytrafia. A on głosi Ewangelię. Halleluja. I dzisiaj właśnie czytaliśmy i rozważaliśmy Daniela. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, bądź jak Daniel. To jest naprawdę szczere moje serca dla was życzenie. Bądź jak Daniel. Bądź jak Daniel. Kiedy przychodzi w decyzjach, kiedy zapierasz się, kiedy przychodzi pokusa, kiedy przychodzi mała pokusa i umiesz jej odmówić, przychodzi większa i znowu mówisz nie, zdecydowanie dla grzechu, stajesz się tylko mocniejszy za każdym innym razem. Amen. Halleluja. Słuchajcie, to chodzi też, chcę tutaj trochę wspomnieć o jednej rzeczy. Może to będzie tak ponadliczbowo już na dzisiejsze spotkanie, ale tak mi to przyszło teraz. Wiele nawet osób i na tym miejscu może są osoby, które są na pewno są, które są samotne w swoim życiu. Nigdy nie związałeś się w małżeństwie, ani nie związałaś się. I wiecie, być może tylko z tego powodu, że kandydat, potencjalny kandydat do twojego małżeństwa to była osoba, która jest niewierząca i nie podjęłaś tego decyzji, podjęłeś, żeby iść za Bogiem, żeby podjąć decyzję, idę za Bogiem, pomimo wszystko. Amen? Słuchajcie, chcę powiedzieć wam, że to Bóg widzi. To Bóg widzi. Amen? Nie wiem, dlaczego to powiedziałem, ale musiałem to powiedzieć w tym momencie. Ja myślę, że ktoś potrzebuje tego słowa, bo to jest ważne. W takich decyzjach, kiedy masz do wyboru albo iść trochę na kompromis, albo coś zrobić. Nie mówię, że żyjemy w czasie łaski. Nie mówię, że jeżeli się pomylisz i zrobisz błąd, to już jesteś przegrany. Nie, bo żyjemy w czasie łaski. Przebaczenie jest i odpuszczenie grzechów zawsze, kiedy przychodzisz do Boga. Amen? Wierzycie w to? Więc tak jak Dawid, czym większe upadki, tym szybciej do Boga. Ale słuchajcie, jeżeli podejmujesz decyzję i wybierasz między kompromisem i mówisz nie, mówisz Boże, idę za Tobą. Całym sercem chcę iść za Tobą, choćby mnie to kosztowało i choćby to było cena do zapłacenia. Bóg to widzi. I mówi, jest niezwykłego ducha. Amen? Amen? Więc zakończąc ten nasz rozdział, wiecie, to jest ostatni historyczny rozdział. Będziemy przechodzić, następny, siódmy rozdział będzie już o tym, co nas czeka, co jest przed nami, co już żeśmy przeżyli, co przeżywamy. To jest fajne, to jest dobre, wiedzieć, co Bóg mówi o nas.